Siemanko, witajcie, z tej strony Perski Games, a to kolejny odcinek na moim kanale. Tak, i dobrze słyszycie, powracam z odcinkami mówiącymi. Dziś właśnie jest pierwszy odcinek, taki, no, po dość naprawdę, ale to naprawdę długiej przerwie. W sensie nie przerwie z odcinkami, tylko mówię z odcinkami mówiącymi. I dziś tak, co postanowiłem zrobić? Taki na pierwszy odcinek postanowiłem, że zrobię po prostu oprowadzenie po gospodarstwie, na polskim bardziej takim gospodarstwie. Ci, co byli na live'ach, to wiedzą, że właśnie planowałem taką serię zrobić i że już tutaj grałem na niej, sobie trochę pogrywałem właśnie na live'ach. Także no, ci, co byli na live'ach, wiedzieli już o tym, ale jakby nie wiedzieli, że jest tu stuprocentowe pewne, że wrócę z odcinkami mówiącymi, ale jak widzicie, dziś właśnie pierwszy odcinek, czyli w niedzielę. Pierwszy odcinek właśnie i myślę, że będziemy sobie cisnąć właśnie z tymi odcineczkami teraz mówiącymi. Także co? Może tak od samego początku to zacznijmy od kombajnu. Kombajn to jest Bizon. Jaki? Z083. Myślę, że taki naprawdę fajny na, zwłaszcza na początek i też na takie małe pola, bo pól, no ma małe, za duże też nie są, tak że wiecie, no mi wystarczy w zupełności. Później tak, mój najmniejszy ciągnik, wiem, że może on nie jest najmniejszy jak na polską gospodarkę, ale to nie ma być aż tak polska gospodarka, tylko wiecie, tak, tak połączenie z polskim, trochę średniejszym, nie? I tak, to jest John Deere 7810, Makoni 170, czekajcie, 173, o ile się nie mylę, 175. Później mamy największego ciągnik, mój największy ciągnik, to jest właśnie Deutsche Fahr AgroStar 661 i ma on koni 190, tak. Później co? Puk, agromasz, pięcioskibowy, naprawdę na sam początek myślę, że jest naprawdę dobry i wystarczający i nie potrzebuje większego. Potem, a tu był jeszcze siewnik, przy okazji mogłem powiedzieć. Tutaj mamy właśnie siewnik Kuna. 4-metrowy, o ile się nie mylę. No raczej tak jak mówię, tutaj mamy sobie siewnik 4-metrowy chyba właśnie podajże. Tak, 4 metry. Obok zaraz mamy sobie, mamy tutaj, no, obciążnik też oczywiście jest. Mamy przetrząsarkę. Oryginalną to jest, nie wiem jaka marka. Dobra, to idźmy sobie na tył. Gospodarstwa, świnie, w jakie poszedłem, to są krowy. No stwierdziłem, no możemy iść, w sumie tak też trochę nawiązuje do polskiego stylu. Taka no dosyć dużo gabarytowa ta, jak to się mówi, chlewnia chyba to można tak nazwać, nie obora bardziej. Może trochę duża, ale naprawdę w polskim stylu, jak sami wiecie, no na razie z modami polskimi jest ciężko. Dwie przyczepki oryginalne też, nie czekajcie, one nie są oryginalne, są z Modhava, naprawdę też fajne przyczepki. Oczywiście, oczywiście mamy płytę na obornik i na gnojówkę zbiorniki, tutaj też jest taka jakby wiata, która aktualnie jest pusta. No i oczywiście te silosy. Chyba tam jakieś zboża są, ale nie pamiętam jakie, ale jakieś są. Tutaj mamy sobie taką drogę, co zrobiłem ułatwiającą wyjazd z tych silosów, żeby tam nie cofać. A jeśli o pola chodzi, to mamy raz, dwa, trzy pola, w tym jedna łąka, bo wiadomo, trzeba, no łąka jest dosyć daleka, daleko, te tutaj pola są wszystko blisko. Ale
Na pewno oczywiście będziemy powiększać i będzie ich coraz więcej. I tak jeszcze zapomniałem dodać, że możecie wpadać na mojego Instagrama. Nazwę macie w opisie. Jeśli chcecie specyfikację wejść mojego komputera, to również jest w opisie. Także co? Myślicie, jedziemy coś jeszcze robić, czy tak nie za bardzo? Właśnie nie wiem teraz, czy coś robić, czy nie, bo i tak w sumie nie mam. Myślę, że taki na początek odcinek będzie w sam raz. Możecie zostawić hashtag powrót, możecie zostawić, a ja wam przypnę serduszko, jeśli oczywiście będziecie mieli zostawione subskrypcje, a subskrypcje muszą być oczywiście też ustawione na publicznie. Także co, ja wam za dziś dziękuję. Do następnego, trzymajcie się. Cześć. Sorry, ale dogrywam teraz po prostu dogrywam, bo zapomniałem wam pokazać reszty maszyn. Teraz się skapnąłem. Tutaj mam jeszcze kultywator i kosiareczkę. A tutaj w tych garażach mamy zgrabiarkę klasa. Naprawdę, naprawdę mi się podoba. Prasę MC Hale, też fajna prasa, naprawdę. No i oczywiście talerzówka, żeby trochę polskiego jeszcze było nawiązać. Także co, trzymajcie się, narwa.